Początek tego odcinka jest tak naprawdę dogrywką do kolejnych scen, które zobaczycie w trakcie tego odcinka, a to wszystko z tego względu, że na początku tego odcinka, słuchajcie, byśmy sobie otworzyli te dwie oto paczuszki, które przyszły z Lidla, z tego względu, że od widza dostałem tutaj takiego pięknego Parkside'a. I słuchajcie, trzeba będzie przetestować, czy baterie i ładowarka, wszystko jest sprawne, bo to dopiero teraz przyjechało do mnie. Odebrałem paczuszki, dwie, zaraz sobie je otworzymy. I zobaczcie, o, taki piękny zestawik jest, tylko właśnie do tego zestawu nie było baterii ani ładowarki. Mamy klucz udarowy, podobno dobra firma, z tego co mówiliście. I zaraz przetestujemy i zobaczymy, czy wszystko w paczuszkach się zgadza tak jak trzeba. Także otwórzmy, zobaczmy. Dzięki temu będzie się łatwiej różne jakieś śruby odkręcać, które są jeszcze, są właściwie w systemie nieodkręcalnym. Tu powinny być chyba dwie baterie. Tak, są dwie baterie. Słuchajcie. Są dwie baterie. Dobrze. Zamówiłem dwie. Faktycznie, no chyba dwie. No tak, jakby się jedna ładowała, no to mogę używać drugą, to też dobrze jest, co nie? Dobra, tu już więcej nic nie ma. Tu jest jakaś ulotka. Ale dziwne, że nie ma żadnych papierów ani gwarancyjnych, ani ewentualnie, jak jest retuaszajn po polsku, jakiejś kartki, nalepki, że można nadać w razie czego reklamację. No proszę, nic nie ma do tego, także tak średnio bym powiedział, są same baterie. Może w tej paczce jeszcze będzie, zaraz zobaczymy. Od razu podłączmy, zobaczmy, czy wszystko jest sprawne. Słuchajcie, chwila prawdy. Jest! Elegancko. Pierwsza bateryjka działa. Jedna sprawna. Druga też sprawna. Fajnie. No i ładowareczka. Ładowareczka. Również w środku bez papierów, bez instrukcji. Odczekajcie, nie, tutaj jest tylko kartka do nadania paczki. A tak to ani instrukcji w środku, ani nic, a może tu coś będzie? Nie. Tylko instrukcja w 400 językach, której nigdy nie czytamy. Dobra. Ładowareczka jest. Fajnie, przetestujmy, podłączmy. A uczynimy to tutaj, na sprzętach od sklepu Arkotech. Tak, do którego oczywiście link znajdziecie w opisie odcinka. Wchodźcie do sklepu, bo naprawdę się opłaca. Wszystkie tutaj urządzenia, które są widoczne, ja też je używam. Macie link do sklepu osobno. Przy każdej opcji zamówienia obowiązuje rabat 20% na każde urządzenie w sklepie. Naprawdę warto, gdyż jeżeli zamówicie impostem do godziny 19 każdego dnia roboczego, to na drugi dzień już macie przesyłeczkę u Was w domu. Przesyłeczkę macie w domu na drugi dzień, ale wraz z tym aż 3-letnią gwarancję na każde dostępne w sklepie urządzenie. Dodatkowo, jeśli z jakiegoś powodu urządzenie nie podpasuje, to masz prawo zwrotu przedmiotu do miesiąca czasu zupełnie za darmo. Napisz do Arkotech, a wygeneruje Ci kod darmowy na paczkomat. I pamiętaj, drogi kliencie, na stronie sklepu nie masz potrzeby logowania się lub rejestrowania w celu zamówienia sobie wybranego przedmiotu. Zapraszamy do polubienia strony sklepu na Facebooku, jak i również można się tamtędy kontaktować ze sklepem w razie jakichkolwiek pytań. Arkotech wysyła również przedmioty za granicę. W tym celu też zachęcamy do kontaktu ze sklepem w celu ustalenia szczegółów. Tak samo zapraszamy do grupy Passata 35 i Family, do którego też link znajdziecie w opisie dzisiejszego odcinka. Ok, wolę to najpierw zrobić tak, że odczepię ładowarkę. O, światło zgasło, dobra. Podłączmy. Zobaczmy. Powinna się teoretycznie lampka świecić. Tak, jak się świeci, to znaczy, że się ładuje. Jak się skończy ładowanie, to powinno zgasnąć i powinno się świecić zielone. Tak mi się wydaje. Dobra, ta bateria w każdym razie będzie do doładowania jeszcze. Teraz jeszcze podłączmy i zobaczmy, ile tej baterii jest. Dobra, tutaj mamy
Tu gdzieś powinny się lampki świecić, tak naprawdę. Ile tej baterii jeszcze zostało? Ale z tego co widzę, to raczej nie widzę, ile tego jest. Dobra, ale w każdym razie będzie można je naładować. No okej, w każdym razie nie widzę, żeby tutaj były jakieś lampki. Ile jeszcze? A, tutaj jest. Dobra, słuchajcie, tu zauważyłem. Tutaj są jakieś diody, ale... O, tak nam pokazuje, nie? Zielone jest słabe, czerwone jest mocniejsze i żółte jest mocniejsze, czyli ta bateria jest do doładowania. Okej. A zobaczmy jeszcze tą drugą. O, ta jest całkowicie rozładowana. Dobra, to trzeba będzie je wszystkie naładować w takim razie. No i w każdym razie mamy już klucz udarowy do odkręcania systemowych śrub. Zajebista sprawa. Ptasek. Czyli zajebał łbem w szybę bardzo mocno i padł tutaj na pysk. Albo zawał dostał w locie, albo coś go ukąsiło. Nie wiem, muszę go wyrzucić za balkon, niech go natura strawi. Ale w każdym razie taka sytuacja. I tak, takie rzeczy właśnie się dzieją. Tą klamkę też by przydało się wymienić, bo też ciężko się otwiera. No i mamy tu taki problem właśnie między innymi, że o, coś takiego się dzieje i zobaczcie, tu jest to całe połamane, o, to całe odpada od tego. Choć ten uchwyt chyba jest dobry, ale on powinien jakoś się w ten plastik tutaj, on wypada z tego plastiku, więc chyba jednak dobry nie jest. Coś tutaj jest ułamane przy nim. Dobra, zaczniemy sobie rozbierać teraz te drzwi. W takim razie wymienimy sobie od razu, o, tu w tym miejscu, bo tu mamy to całe połamane, ten boczek. Mam fajny boczek od widza kupiony. Dzięki jeszcze raz, Konrad, za wysłanie, za pobraniem, więc zobaczmy, co tu się dzieje. Takie coś tam wyszło. Dajmy go na razie na boczek, bo musimy rozkręcać dalej. Teraz tak, tu żeby odkręcić ten uchwyt, o, to ściągamy taką zaślepkę i tutaj mamy śrubkę. O. A może to dokręcić wystarczy? Chyba jednak nie. Spróbuję jeszcze raz. Nie, nic z tego. Musimy rozkręcać. Okej, kładziemy na bok. Teraz sobie odczepiamy ten uchwyt. Musimy tutaj delikatnie podważyć. O, i wychodzi nam zaślepka. I mamy tak, tu mamy śrubkę i tu mamy śrubkę na dole. To byśmy mieli. Teraz wszystkie śrubki, które idą tutaj na bokach, jest ich aż trzy. I odkręcamy po kolei. Rzućcie jeszcze okiem, pokażę wam jeszcze tutaj pod spodem, pod drzwiami, jak to wyczepić. Tutaj jest taki uchwyt czarny i ten uchwyt nachodzi na ten bolec, nie? I żeby to wyjąć, wystarczy delikatnie tutaj podważyć i to po prostu wyskoczy, o, z tego bolca, co nie? Tutaj ściągając ten dekor z tego rogu, niestety tu mi się łamało, wszystko stare, to niestety, ale się kruszy. Łopsa! Lepiej, kurwa, tak szybko wyskoczyłeś. A, jeszcze tutaj dwie śrubki po tej stronie. Okej, to mamy na zewnątrz, dobra. No i co, i teraz gąbka. Gąbka jeszcze oryginalna widać, ale pewnie się cała pokruszy, jak będę ją próbował ściągnąć. Postaram się to zrobić w miarę delikatnie. O. Jakoś tu będę to przerzucić. Właściwie tyle, żeby dostać się tutaj do tego mechanizmu, gdzie to wszystko jest uszkodzone. A tutaj jeszcze śrubki. Kony. Plastik tak położę. Na razie. No i dobra, jesteśmy przy tym mechanizmie tutaj u dołu, czyli okazuje się, że jednak nie jest tak źle. Żeby wyciągnąć ten cały mechanizm szyby, to musimy te wszystkie śrubki tu poodkręcać. I ten mechanizm powinien nam wyjść dołem fajnie. Mam nadzieję, że tak będzie. Jakbyście się też zastanawiali, jak tutaj z tego koła zębatego uchwyt wychodzi, to właśnie wychodzi w taki sposób, że można to, o, tak wyjąć. Okej, mamy to, fajnie.
szyba nam też spada w dół. Żeby to z tej szyny wyjechało całkowicie, to jeszcze musimy odkręcić te dwa uchwyty. Dobra, niech im będzie. W każdym razie ten mechanizm trzeba cały wydostać. Jeszcze po tej stronie. Już ta szyna powinna, o właśnie, w coś takiego, o właśnie, o i mamy to, o na spokojnie, połóż szybę, dobra, i mamy mechanizm na zewnątrz. Mamy wszystko jasne, dlaczego ta szyba nie wracała do góry, słuchajcie, z tego względu, że patrzcie, te zęby się tu po prostu wyrobiły. Tu jest jeszcze w porządeczku, ale tutaj już tego nie ma, o. I tu się zatrzymywało właśnie na tym i nie mogła szyba wrócić do góry. Cały ten mechanizm tutaj już po prostu się najprościej w świecie skończył, nie? Porównajcie sobie. Kiedy tutaj mamy, jaką tu mamy zębatkę, a co się dzieje tu po tej stronie, co nie? To samo jest z drugiej strony najprawdopodobniej. O, coś tutaj też były te wytarte, bo tutaj widać jeden ząb, który wystaje. Ale teoretycznie powinno być ich więcej, nie? Więc też nie wiem, czy one są tutaj wszystkie teraz, ale w każdym razie tutaj mieliśmy problem, nie? Tutaj mieliśmy problem. Dobra, zrobimy tak. To odkładamy tutaj, bo to już jest do dupy. To pójdzie na złom. Idziemy do Prejzesa i z Prejzesa ja przyniosę tutaj całe drzwi. Bo nie dość, że słońce trochę pali dzisiaj na dworze, to jeszcze tam kurde w pobliżu osy latają. Mam nadzieję, że Prejzes też ma drzwi na takie śruby. To odkręcimy, wyciągniemy wiązkę i przyniosę tu całe drzwi. Słońce zaszło, ale tak czy inaczej dużo os tam lata koło Prejzesa, bo one się tam zlatują chyba dlatego, że czują zapach jeszcze po prostu tego miodu. Oczywiście zostawcie suba i łapeczkę w górę, jak się odcinek podoba. Tu muszę uważać, bo tutaj też osy wlatują kurde do środka. Żeby mnie któreś nie pierdolnęła. Dobra, zabieramy w pizdę całe drzwi, słuchajcie, i lecimy z tym tematem. Jeszcze musiałem szybko skoczyć po 20. O nie, tu 13, ja pierdolę, znowu wracaj po klucz, kurwa. Spierdalamy. Dobra, zdążyliśmy, w każdym razie są drzwi Prejzesowe. Już nie będę nagrywał, jak to rozbrajam, bo widzieliście to na tych drzwiach, więc musimy teraz tutaj ze środka wyciągnąć ten mechanizm. Kurde, trochę to ciężkie, ale już to będę robił poza kadrem, także widzimy się za chwilę. Ja pierdolę, zobaczcie, jaka ładna gąbka w Prejzesie. Kalimba de puta. Chyba tą gąbkę damy Marianowi, co? Jaka ładna gąbka, kurwa. No proszę, proszę, także delikatnie tu z tym wszystkim. Patrzcie, nawet uchwyty są na swoim miejscu wszystko. O, tu widzę, że chyba... Tak, tu jest tak samo, ale kurde, jakie ładne to wszystko. Patrz. Jeszcze ten plastik odkręcę. No słuchajcie, mamy mały problem. Ten uchwyt powinien teoretycznie z mechanizmu wyskoczyć. Próbowałem go za wszelką cenę wyciągnąć i niestety, ale zapieczony jest całkowicie tutaj w tej obudowie. Żeby go wyjąć, to po prostu nie będę tych drzwi oszczędzał. Przetniemy tu flexą w tym miejscu i po prostu ten mechanizm nam wyjdzie. Nie ma innej opcji, bo nie mam czasu się po prostu z tym babrać, a próbowałem na wszelkie sposoby to wyjąć i ani mru. Patrząc na tą prowadnicę, tutaj w ogóle nie było smarowania żadnego. Patrzcie, tu wszystko czyste, zadbane, a tam tyle smaru na tamtej prowadnicy. W tym, w mariankowych drzwiach, no nie wiem. No i mamy to, panie, panowie, mamy to na zewnątrz, tylko tak, jeszcze muszę ten dings wyciągnąć z tego, bo to jest trochę tutaj już zaśniedziałe i ciężko to wyciągnąć. No i to jest sprawca całego zamieszania, nie? Zobaczcie sobie, tutaj zęby mamy... W porządku całe, jeszcze to wszystko ładnie nasmarujemy, damy nowy smar.
opłuczemy tutaj z tego syfu i zrobimy z tym porządeczek. Tutaj do tej, zobaczcie, prowadnicy tutaj też damy smarowania troszeczkę, żeby to fajnie w tym hulało jeszcze. No i myślę, że kolejnych kilka lat podziała. Tu jeszcze nasmarujemy, żeby było fajnie. I tak, i kolejna rzecz. To jest właśnie uchwyt do otwierania drzwi z Preyzesa. Jak widzicie, cały niepołamany, a tak wyglądał o z Marianka. Czyli takie rzeczy się tutaj w nim działy. Także to jest śmietnik. No i takie rzeczy się tutaj dzieją. Wszystko zostało ładnie przeczyszczone. Tutaj to też żeśmy sobie przeszlifowali, który idzie uchwyt na to. Udało się go wyciągnąć fajnie. Teraz tak, smalem litowym sobie troszeczkę tutaj nasmarujemy tą prowadnicę. Zaraz ten smar jeszcze rozprowadzę. No i dzięki temu szyba powinna się bardzo fajnie opuszczać góra-dół. Będziemy testować za niedługo wszystko. No i takie zrobimy sobie tutaj małe troszeczkę ulepszenie tego systemu. I pyk w tom. I fajnie. I wszystko pięknie, ładnie mamy nasmarowane. Dobra. Myślę, że najważniejsze mamy nasmarowane. To co? Czas składać. Będzie trochę ciasno, ale nie ma innego wyjścia. Wiecie, co ja zrobię? Tu w tym miejscu też wytnę otwór. Nikt z tego strzelał nie będzie, ale zrobimy sobie tu otwór. Przynajmniej tutaj dotąd, żeby tym uchwytem tędy przejść. Nie chcecie tego oglądać, dlatego zrobię cięcie. Wszystko pięknie, ładnie, ale jednak wszystkiego producent nie przewidział. O, i robisz sobie coś takiego. Pyk. Chodzisz tutaj normalnie. Oh, faka, laka, maka, suka, fuka, bunga, bunga, giumbanga. Patrzcie na to, nie? Tak musiałem szybę złapać, bo od tych moich tłustych rąk, z tego kurde tutaj, o, z tego smaru, szyba po prostu mi zjeżdża, wypada mi z rąk, musiałem takie coś złapać, co nie? Już o szmatkę, bo jak dam na samę tę, to mi szyba ucieka i nie mam jak tej prowadnicy tu przykręcić. O, jebana suka. Okej, tu na dole byśmy już mieli i teraz tak. Kolejny problem, a właściwie coś, czego nie da się pomylić, nie? To musimy ustawić tak zębatkę, żeby te wszystkie uchwyty tutaj nam się zgadzały z tymi otworami. To wtedy będziemy mieć tak poustawiane, że nie da się inaczej potem tego pomylić, nie? Zakładamy sobie tutaj to kółko, o, na ten. Tak, na razie sobie przytrzymam, żeby jeszcze tu przykręcić jedną śrubeczkę. I tak musimy sobie sterować, żeby właśnie znajdować tutaj te otwory na śrubki i przykręcać ten cały mechanizm, co nie? Mniej więcej tak. Łapy mi się ślizgają od tego smaru. Jest trochę ciasno, ale nie jest tak źle. No i lećmy kolejne, nie? Teraz, panie, panowie, bardzo ważna rzecz. To, że założyliśmy mechanizm cały szyby i tutaj ta szyna, ta prowadnica, znaczy się, którą przekręcamy szybę, to jeszcze nie wszystko. Słuchajcie, wyczynem jest przede wszystkim szybę umiejscowić. Może nie tyle wyczynem, ale nie możemy zapominać o tym. Tutaj wewnątrz w drzwiach, widzicie, idzie taka uszczeleczka. I ta szyba musi wejść tutaj w tą uszczeleczkę i jak będziemy ją podnosić, ona musi równo z tym wychodzić i będzie wychodzić tutaj tędy. Tak? I to jest bardzo ważne, bo jeżeli ta szyba, widzicie, teraz nie jest w uszczelce i będziemy próbować zamknąć szybę, to maksymalnie gdzieś dotąd. Gdzieś dotąd damy radę i się dalej zablokuje tutaj o tą uszczelkę, co jest tu wewnątrz. Także to jest bardzo ważne, że tą szybę musimy natrafić teraz na tą uszczelkę. Jak to zrobicie? Chuj mnie to obchodzi, musicie trafić. To musi ładnie tutaj w środku, słuchajcie, siedzieć. O, jedną ręką sobie nawet poradziłem. No, popatrz. Musimy się upewnić, tutaj zaglądać, czy rzeczywiście w uszczelce szyba siedzi, nie? No, i tak by to wyglądało. Uff. Szyba trochę ciężko chodzi po tej uszczelce, więc możemy to troszeczkę wódekiem nasmarować. O, powinno chodzić nieco lżej, co nie? Od góry to samo.
Jest jeszcze jeden maleńki problemik, jeśli chodzi o szybę. Nie zamyka się do końca z tego względu, że szyba troszeczkę ucieka na bok, a to wszystko z tego względu, że tu brakuje wewnątrz uszczelki. Tutaj jest kawałek jakiejś starej, ale tu ewidentnie brakuje całej, nie? Ale od czego mamy drzwi od Prezesa i mamy zapasową uszczelkę. Zaraz dotniemy i dobierzemy i wstawimy tu uszczeleczkę. Dzięki temu szyba już nie powinna uciekać, bo dzieje się coś takiego, nie? Zobaczcie, o, tu i blokuje się o ten. A jakby szła równo właśnie z uszczelką, to by tego o blokowania nie było. Także to też już zaczynamy robić. Musiałem lusterko odkręcić, żeby sobie tutaj troszeczkę więcej miejsca zrobić i sprawdzić, jak to będzie. Uszczeleczka dobrana. Słuchajcie, tu jeszcze tak można delikatnie poprawić, żeby to weszło w ten. O, eleganckowsko, kurde. No i tutaj troszeczkę wycięłem w tym miejscu. No i zobaczmy, czy teraz wszystko jest w porządku. Uwaga, najeżdżasz na uszczelkę szybko. Najeżdżasz szybą na uszczelkę, najeżdżasz. O. O, i elegancko. I teraz się już zamyka fajnie do góry, równiutko. Także potrzebna była ta uszczelka i jest fajnie. Myślę, że nie wypadnie mi gdzieś po drodze i jest ok. Dobra, całość możemy już składać do kupy. Gąbkę wystarczyło dać tu troszkę pod uszczelkę tą. O, będzie się też trzymać. Nawet nie muszę jej przyklejać z powrotem, bo nikt z tego strzelał nie będzie. Tym bardziej, że to na to pójdzie zaraz te opakowanie, nie? Składając te obudowy, to tak, przy okazji, to jest śmietnik, bo to jest połamane, widzicie całe, o, także to poleci razem do śmieci z Prezesem. No i tu mam od Konrada taki ładną ozdobę, głośniczek i słuchajcie, takie coś, te kratki lubią często wypadać, bo one też tutaj po latach niestety, ale nie trzymają na tych zaczepach, więc mamy kropelkę i psikniemy tutaj w paru miejscach tak, żeby po prostu ten nawiew, przepraszam, ta obudowa głośnika po prostu nie wypadła na przyszłość, co nie? O. I kawałek kropelki w tym miejscu. O, elegancko, tutaj kawałek, pięknie, żeby po prostu to już nam nie odpadało, co nie, bo bywa różnie z tym. O, tu możemy też psiknąć raz, tam raz, o, i tutaj raz, fajnie, elegancko, niech sobie przeschnie i składamy dalej. A no i jeszcze jedno zapomniałem pokazać, to jest od Marianka, ten połamany plastik. Tyle z tego zostało, a tutaj mamy cały od Prezesa. Jak już tu składamy, o, to przy okazji możemy zrobić porządek z tą śrubą. Ewidentnie to dokręcić. Tu jest śruba akurat z Prezesa, jeszcze jedna. Jak ściągałem ten uchwyt, to zrobimy z tym porządek zaraz. O, tu idzie, słuchajcie, taka właśnie specyficzna śrubka troszkę, z taką specyficzną nakładką. No i teraz tak, żeby to jakoś tutaj zmieścić, o, i przykręcić. I okej, czas na efekty końcowe. Troszkę tutaj sprzątania było. Kurde, o której ja tu przyszedłem? Jakoś było po 10, w pół do 11, a już jest prawie 5. Patrzcie, ile godzin zleciało, nie? Więc tak, drzwi już nie strzelają. Eleganckowsko, pierwsza sprawa. Dobra, wsiadamy. Sobie możemy wsiąść, zamykamy. Ok, teraz tak, szyba w dół. Patrzcie, jak ładnie chodzi. Z powrotem do góry. A jestem ujarany. I otwieranie drzwi. Proszę, jak pięknie, ładnie. Pięknie. O, jeszcze tak specyficznie dosyć, nie? Tak delikatnie wystarczy. Oj, już od razu jest. Dobra, jeszcze głośnik zobaczmy. Tak, słychać. Głośnik też również działa. Piękna sprawa. Piękna sprawa. Szybeczka ogarnięta. Jebajdabajdu. Subskrybować i obserwować. A ja zanim sobie pójdę do domu, to jeszcze sobie tutaj w Passacie Marianku poczytam komentarze z poprzedniego filmu. Dzięki za obejrzenie i do zobaczyska w kolejnych odcinkach.